Za niewiele ponad miesiąc suwałki ponownie będą gospodarzem imprezy lekkoatletycznej rangi Mistrzostw Polski. W dwóch poprzednich latach miejski stadion gości uczestników Mistrzostw Polski Juniorów U20 i Mistrzostw Polski Młodzieżowców U23. Tym razem w pierwszy weekend czerwca nad Czarną Hańczą pojawią się wieloboiści i specjaliści odbiegów krótkich i średnich, którzy o medale Mistrzostw Polski będą walczyć w sztafetach. O ile rywalizacja wieloboistów w Mistrzostwach Polski ma swoją historię, o tyle Mistrzostwa Polski i sztafet odbędą się po raz pierwszy. Decyzja Polskiego Związku Lekkiej Atletyki organizacji zawodów sztafetowych tej rangi wynika z faktu, iż Krajowa Federacja zmienia koncepcję rozwoju Lekkiej Atletyki w tym zakresie i swoimi działaniami chce się wpisać w ogólnoświatowy trend dotyczący promocji rywalizacji sztafet. Mistrzostwa polski sztafet, czyli nowa impreza w kalendarzu polskiego Związku Lekkiej Atletyki, powoduje, iż w programach głównych mistrzostw seniorów, które odbędą się w Lublinie oraz juniorów do lat 20, które zorganizuje Wocławek nie pojawią się już biegi rozstawne. Zatem konkurencje biegowe, które kończą mistrzowskie imprezy i budzą największe emocje, zostaną rozegrane w kategoriach U16, U18, U20 i Open na stadionie w Suwałkach. Biorąc pod uwagę program imprezy przygotowany przez PZLA w rywalizacji wieloboistów oraz sztafet wystartuje ponad 400 zawodników i zawodniczek. O szczegółach mówili dziś na konferencji prasowej na płycie stadionu Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, Waldemar Borysewicz, dyrektor miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Stanisław Krzywicki, dyrektor sportowy mistrzostw. Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, mamy pozabierane umowy z Polskim Związkiem Lekki Atletyk. No i dzisiaj inicjujemy również taką kampanię marketingowo, informacyjną, bo chciałbym, żeby w suwałkach dużo mówiło się o tym, co się będzie na tym stadionie działo. Zobaczymy tutaj wspaniałych polskich biegaczy, sztafetowych, ale oczywiście i wieloboistów. Jedyne, które chcielibyśmy sobie życzyć na koniec, to jest oczywiście pogoda, bo tutaj taką naszą niechlubną nie chciałbym tego tak nazywać, no ale taką pewną tradycją jest, że niestety przynajmniej jeden dzień troszeczkę jest z deszczem. Może w tym roku w końcu uda się jak gdyby od tego odejść i spędzimy te dwa dni naprawdę od rana do wieczora z super zawodnikami, którzy tu pokażą odpowiednią klasę. Mam nadzieję, że przybędą do nas najlepsi biegacze i najlepsi wieloboiści. To znaczy ci, którzy rozsławiają Polską Królową Sportu na arenach międzynarodowych. Są medalistami i są znanymi zawodnikami w świecie.